Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland. Złeby, czyli miasta nad morzem, w którym mamy w tym momencie obóz Wing Chun. Chciałbym bardzo powiedzieć, że jest to słoneczny obóz pod takim względem, że świeci nam słońce, czas wolny możemy spędzać na plaży, aczkolwiek niestety nie. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, w tym roku pogoda nie dopisuje, chociaż dzisiaj jest naprawdę dobry dzień, więc korzystając z tego pogodnego dnia, chciałbym Was zaprosić na kolejnego vloga. Może pamiętacie, jak w zeszłym roku opowiadałem Wam o wodzie, o tym, jakie ma znaczenie woda w naszym systemie walki, co symbolizuje. W tym roku postanowiłem pójść krok dalej. Czyli zaczniemy vloga tam, gdzie go skończyliśmy. Skończyliśmy go na brzegu plaży, opowiadając sobie o morzu, o wodzie. Dzisiaj zaczniemy go z plaży, więc zanim przedstawię temat, zapraszam Was na krótki widok wzburzonego morza, ponieważ mamy bardzo mocny wiatr i faktycznie dzisiaj wyjątkowo jest słonecznie, więc zobaczcie sobie, proszę, po raz kolejny nasz piękny Bałtyk. Pewnie teraz mnie już nie słychać, ponieważ mocno wieje, ale to jest jednak jeden z elementów wybrzeża naszego, czyli mocny wiatr i dzisiaj wzburzony Bałtyk. Przyjemnego oglądania. Dlaczego zabrałem Was akurat do lasu? Temat tegorocznego obozu to jest długi kij. Długi kij Wing Chun, który jest w 100% zbudowany z drewna. Mówi się, że kij jest ojcem wszystkich broni, czyli był na początku. Co wydaje się całkiem logiczne, ponieważ dostęp do jakiegoś drewna był bardzo prosty. Nawet bez użycia narzędzi można było wziąć jakąś gałąź, jakiś drążek i starać się nim walczyć. Ale zanim taka gałąź powstanie, musi nastąpić pewien proces. Proces wzrostu. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo duża analogia również z nami, z naszym rozwojem, jeżeli chodzi o Wing Chun. Również warto zaznaczyć, że drzewo występuje zaraz po wodzie. Czyli dlatego dzisiaj zabrałem Was z plaży do lasu, bo taka jest kolejność w ścieżce Wing Chun. Jak pozostawiamy za sobą wodę, przechodzimy przez góry, wchodzimy do lasu. Jeżeli ktoś jeszcze nie bardzo wie, o czym mówię, to zachęcam go do wrócenia do odcinka pod tytułem Droga Wing Chun. Tam wyjaśniam dosyć dokładnie te wszystkie elementy. Ale teraz wracamy do meritum, czyli naszego drzewa. Akurat w Łebie jest bardzo dużo sosnowego lasu. I tutaj można łatwo znaleźć masę szyszek. Jak widzicie, szyszka to nie jest zbyt wielki obiekt, a nasiono szyszki znajduje się tutaj w środku, między tymi łupeczkami. I musi mieć to nasiono bardzo dużo szczęścia i bardzo dobre warunki do tego, żeby wzrosnąć na tak potężne drzewo, jakie znajduje się za mną. Z nami jest bardzo podobnie. Z naszym Wing Chun również. Gdzieś tam w nas tli się na początku jakieś pragnienie, że może byśmy coś porobili. Później musi być jakaś siła nośna, tak jak na przykład ta szyszka, czy jakiś taki obiekt, czy taki transporter, w którym znajduje się nasza pasja, którą gdzieś lokujemy. Może być to trening siłowy, może być to trening sylwetkowy, może wydolnościowy, tak, bieganie, dźwiganie, kulturystyka, ale może być to trening sztuk walki. No i teraz sztuki walki, też ich trochę się znajduje. Ale załóżmy, że mamy to szczęście i trafiamy na Wing Chun. Również takim nośnikiem mogą być nasi znajomi, tak? Typu poróbmy coś wspólnie, coś zróbmy z sobą, znajdźmy jakieś zajęcie, hobby. Może to hobby będzie naszym dłuższym zajęciem, może kiedyś znajdzie się w nawiasie pod tytułem pasja. Więc jak już to, ten nośnik, ta szyszka spadnie na ziemię, czy wysypią się z niej ziarna, zanim ona spadnie na ziemię, wpadamy w jakiś grunt, czyli w jakieś środowisko, co wcale nam nie gwarantuje, że wzrośniemy.
ale powiedzmy sobie, że jest fajna gleba, obok warunki sprzyjają, są dobre minerały, nie ma zbyt dużo innych drzew, zaczyna kiełkować malutka roślinka. Czyli to jesteśmy my, którzy przeszliśmy pierwszy trening, którzy już przeszliśmy te nasze pierwsze zwątpienia, nasze pierwsze upadki, nasze pierwsze wątpliwości i coś w nas wyrosło. Zdobyliśmy pierwszy, drugi stopień, cieszymy się, bo jesteśmy na zewnątrz. Już widzimy tych ludzi, którzy przychodzą po nas na salę, są lekko zgubieni, czasem bardziej niż zgubieni, podłamani, ale my już mamy tą ścieżkę za sobą, czyli wyszliśmy poza linię gruntu. Zaczynamy podróż do nieba. I tutaj wcale nie jest łatwiej. Dalej może się zdarzyć bardzo dużo rzeczy. Taka roślina może nie mieć wystarczającej ilości wody. Taka roślina może nie mieć wystarczających minerałów. Taka roślina może po prostu mieć pecha i zostanie stratowana przez jakiegoś turystę, przez jakieś zwierzę. Różne rzeczy mogą się dziać. Tak samo jak w naszym życiu, na które zresztą nie mamy wpływu. Chcemy ćwiczyć, chcemy trenować, ale coś jest nie tak. Praca nam przeszkadza, albo raczej nie pozwala nam na treningi. Jakieś problemy osobiste, być może problemy ekonomiczne, być może problemy zdrowotne. Dużo rzeczy może nam stanąć na przeszkodzie, ale jeżeli to przezwyciężymy, dalej idziemy w górę. Dalej pniemy się w górę, wzmacniamy się, jesteśmy coraz mocniejsi, ale mimo wszystko daleko, daleko nam jeszcze do końca tej podróży. No ale powiedzmy sobie, że to wszystko się super układa. Może nie super, są pewne potknięcia, bo przecież można być lekko podłamanym. Może być taka roślina w jakiś sposób skrzywdzona, przełamana, przetrącona, ale na nowo może się odbudować, zwłaszcza jak ma dobre środowisko. Zwłaszcza jeżeli coś ją z boku wspiera, te dogodne warunki. Jeżeli chodzi o nas, to również ludzie wkoło nas mogą nam naprawdę pomóc, mogą dać nam tę energię, wiatr w skrzydła. Nasz Sifu, nasza Simej również są takimi bodźcami, które nas napędzają. Albo różnego rodzaju wydarzenia, jak seminaria, obozy, jakieś cele, które sobie stawiamy, stopnie, które chcemy zdać, podróż, którą chcemy przebyć w danym roku, bo wiemy, że jeżeli pierwsze pół roku zawalimy i będziemy się obijać, bądź ulegniemy naszym słabościom, to nie nadrobimy półrocznej pracy straconej w kolejne pół roku, bo tam też trzeba mocno popracować. Ale idźmy dalej, rośniemy. Stajemy się coraz mocniejsi, stajemy się coraz wyżsi, idziemy bliżej ku niebu i tutaj zaczynamy mieć tą zdolność sami wydawania szyszek, czyli takiego pewnego obradzania, tak? Czyli to już bym porównał do takiego etapu, kiedy stajemy się asystentami, mistrzami, mistrzyniami Sifu, Simej, CG, czyli jak przeszliśmy tą ciężką drogę, tą taką trudną podróż od małego ziarenka poprzez małą roślinę, małą sadzonkę, która idzie w górę i po drodze raz jest na tyle mocna, żeby sprostać różnym przeciwnościom, dwa ma dogodne warunki, możemy stać się naprawdę silnym drzewem, z którego na przykład można zrobić broń, tak, w postaci kija, ale to już jakby inna analogia, do której można by się było odnieść. Również musimy pamiętać o zagrożeniach ze strony środowiska, nawet jeżeli jesteśmy mistrzami, bo przecież drzewa rosną w lesie. Ten las jakoś wpływa na dane drzewo, a drzewo wpływa na cały las. Ja bym to odniósł do miejsca i momentu, kiedy stajemy się mistrzami i czasem zapominamy o tym, że cały czas jesteśmy uczniami. Cały czas są zasady, którymi się musimy kierować. I tutaj na nasze zachowanie mogą mieć wpływ inni ludzie. Mimo iż ty jako instruktor, jako mistrz, mistrzyni jesteś w 100% już uformowany i wiesz, co chcesz zrobić, to jednak to środowisko, w którym żyjesz, które też już jest tym dorosłym drzewem, może ciebie w jakiś sposób ściągnąć na drogę, która niekoniecznie cię doprowadzi w dobre miejsce. Bo przecież popatrzcie się, że burza
czyli pewne wątpliwości, pewne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, powoduje, że bardzo wiele drzew jest wyrwanych. Oczywiście same drzewa nie zawsze mają na to wpływ, tak? Bo są po prostu w takim miejscu i w takim czasie, gdzie ten wiatr będzie im szkodził. Ale jeżeli drzewo ma mocne korzenie, jeżeli drzewo jest mocno osadzone w ziemię, ma naprawdę dużo więcej szans na to, żeby przetrwać tą wielką burzę. Pamiętam, jak czytałem taką książkę Sijo Lengtinga, Roots and Branches of Wing Chun, w której on wspominał ostatnie dwa zdania mistrza Ipmana, które mu bardzo utkwiły w pamięci. Jednym z nich było właśnie to, w którym mistrz Ipman mówił, że mocne drzewo przetrwa, czy ma szansę przetrwać każdą burzę. A nawet jeżeli takie drzewo faktycznie, to już jest oczywiście mój komentarz, zostanie wywrócone, to zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś obserwował takie drzewo, to widział, że jeżeli to drzewo ma korzeń w ziemi osadzony, to z samego drzewa bardzo szybko mogą wyjść pnącza czy gałęzie, które staną się kolejnymi odrostami tej rośliny. Czyli to drzewo, mimo iż samo poniekąd zostanie zniszczone, to jednak nie do końca, ponieważ ono jest w stanie wydać kolejne życie. Więc tak samo może być na naszej drodze Wing Chun. I tak jak wspomniałem, my wpływamy na las, las wpływa na nas. Ten wpływ oczywiście może być bardzo, bardzo pożyteczny. Czyli jeżeli jesteś mistrzem w jakiejś dziedzinie i czasem masz te chwile wątpliwości, to te drzewa obok ciebie, jak drzewa na brzegu lasu, mogą cię ochronić przed tym wiatrem, przed tymi wszystkimi przeciwnościami. Więc wszystko jest zależne. Czasem mamy dobry wpływ, czy możemy dobrze wpływać na środowisko, czasem środowisko dobrze wpływa na nas, a bywa, że jest odwrotnie, czyli środowisko źle wpływa na nas, albo my niestety wpływamy źle na to środowisko. Więc życzę Wam wszystkim, abyście byli dobrymi drzewami, żebyście byli owocnymi drzewami i abyście chronili te słabsze rośliny, te mniejsze rośliny oraz żebyście jak najbardziej wydawali piękny plon. Moi drodzy, z tego pięknego lasu zapraszam Was i zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście odwiedzenia innych filmów o tematyce Wing Chun na naszym kanale, jak i oczywiście zostawienia łapki w górę i wciśnięcia dzwonka, bo wtedy Was nie ominą kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie z Łebskiego Lasu. Cześć!